Natrudziłeś się, a gracze po chwili złamali twoją grę i już nie ma w co grać. Cześć, dzisiaj dowiemy się, jak złamać gry, jaką rolę ma w tym sztuczna inteligencja oraz komputery, dlaczego gracze w ogóle angażują się w gry kompetytywne, co powoduje, że gra traci już swój sens i nie ma potrzeby dalej w nią grać, oraz jak wygrać grę bez nawet włączenia jej. Dobra, o co chodzi z tym, że możemy w ogóle złamać grę? Złamanie gry polega na tym, że po prostu wiemy już, jak ta gra działa na tyle dobrze, że dalsza rozgrywka w nią traci już sens. Najprostszy przykład, myślę, każdy z nas tak naprawdę zna. Można go już było poznać w szkole. Na zajęciach graliśmy sobie w kółko i krzyżyk z nudów z kolegami tam w pierwszej, drugiej klasie podstawówki. No to była to przednia zabawa na zabicie czasu. Ja walę kółka, ty walisz krzyżyki, ja raz wygram, ty raz wygrasz. Ale po jakimś czasie to już wychodzi z mody i tam czasem ktoś już naprawdę z nudów tylko po to, żeby poruszać ręką sobie zagra w kółko i krzyżyk, no ale ta gra traci swój urok. Dlaczego traci swój urok? Bo też każdy z nas na pewnym etapie gry w podstawówce spotkał takiego dziwnego typa, który zawsze wygrywa z tobą w kółko i krzyżyk i sobie zaczyna zastanawiać, co z tą grą jest nie tak. No przecież on zawsze wygrywa. No więc zaczynasz rozkminiać, o co chodzi, no i dochodzisz do tego, że wystarczy, żeby on nie wygrał, to zawsze będziesz tak stawiać swoje kółko lub krzyżyk, żeby zatkać mu możliwość narysowania rzędu. No tylko okazuje się, że skoro ty masz taką taktykę i on ma taką taktykę, to już nikt nie jest w stanie wygrać i zawsze osiągacie remis. W tym momencie złamaliście kółko i krzyżyk, bo znacie już ten wzorzec gry, znacie wszystkie możliwe warianty i stany, nawet jeżeli nie jesteście każdego z osobna świadomi, no to powoduje to już, że ta gra w tym momencie nie ma większego sensu, bo z góry znacie wynik meczu, kiedy do tej gry siadacie, wiecie, że gra skończy się remisem. Podobnie by było, gdyby kółko i krzyżyk działało inaczej i powodowałoby, że na przykład gracz, który zaczyna jako kółko, zawsze wygrywa. Również w takiej sytuacji po prostu nie ma sensu kontynuacja tej gry, bo już gra się skończyła. Wiecie, jaki jest finał tej rozgrywki za każdym razem. Więc o co chodzi w tym temacie? Chodzi o to, że żeby gra jakkolwiek spełniała swoją rolę, to przede wszystkim gracz nie może być świadomy od razu tego, jak się ta rozgrywka skończy, niezależnie od tego, co zrobi. Jeżeli gracz już jest w stanie dokładnie stwierdzić, jakie będzie zakończenie gry, no to tak naprawdę w tym momencie wiedzy ta gra się już skończyła. Jakby można, wiecie, rozegrać te wszystkie kolejne kroki, no ale tak naprawdę to już jest bez sensu, bo te stany potencjalne tylko trzeba wtedy zrealizować w prawdziwym świecie. No. Dlaczego tak w ogóle się dzieje? Chyba najlepsza jest tutaj taka analogia do tego, jak to wyglądało na przykład na wojnach. Na bitwę, szczególnie w otwartym terenie, nie szło się, jeżeli człowiek uważał, że przegra. Człowiek musiał uważać, że wygra. A jeżeli jedna strona była pewna, że wygra, to też do tej bitwy nie dochodziło, no bo ta druga strona, jeżeli wiedziała, że ona nie wygra, to też nie wychodziła. Więc jedyna sytuacja, w której do tej bitwy mogło dojść, to obie strony musiały stwierdzić, że na tym terytorium, jak się spotkają, mają szansę na zwycięstwo. Tylko w tej właśnie sytuacji, gdzie obie strony wierzą w jakiś sposób, że za pomocą swojej taktyki, fortelu, przewagi liczebnej, czegokolwiek są w stanie wygrać, tylko wtedy ta bitwa miała sens. W innych sytuacjach, no, albo ta bitwa dochodziła z powodów nieracjonalnych, ale też wtedy zwykle albo ktoś wierzył, że wygra, albo na przykład miał fałszywe informacje o tym, że wygra. Niemniej jego stan był taki, że decydował się, ja mam szansę na zwycięstwo i tak samo stwierdzał drugi gracz, albo do tych bitew nie dochodziło, podpisywano rozejm, ktoś się chował po prostu, osadzał się w jakimś forcie i tam się wtedy bronił, wycofywał swoje wojska, pozycjonowano się, próbowano przesunąć, no to jak tutaj nie mamy szans na zwycięstwo, albo tutaj nie jesteśmy w stanie wyciągnąć przeciwnika, żeby się z nim bić, to znajdźmy inne miejsce. Generalnie trzeba było wtedy te reguły gry zmienić, no w tym wypadku walki. No, i z grami jest tak samo. Dwaj gracze, żeby zasiedli naprzeciwko siebie do gry, no to zasiądą do niej tylko w sytuacji, w której obaj uważają, że mogą potencjalnie wygrać. Rzeczywiście w gry gra się dla innych celów niż tylko dla zwycięstwa, więc jest to takie pewne uproszczenie.
No ale bardziej chodzi o to właśnie, że zasiadamy do gry nie wiedząc, jaki będzie jej finalny rezultat. Można to też tak ująć, żeby to też właśnie nam pasowało bardziej do gier kooperacyjnych, czy właśnie dla osób, które grają bardziej dla samej rozrywki, czy innych właśnie motywów. Ale clue jest takie, że gracz nie może być pewien rezultatu gry, żeby ta gra miała sens. Inaczej gra w nią już tylko z powodów na przykład przeżycia tego jeszcze raz, no ale nie ma to już de facto znamion gry per se. Dobra, a więc teraz o co chodzi właściwie właśnie z tym, że możemy znać już wynik gry i jak do tego dochodzi tak naprawdę. Tutaj mam kostkę Rubika. Ona jest teraz tak ułożona fajnie w kratkę, żeby bardziej było widać różnice, które zaraz zrobię. Ta kostka znajduje się w jakimś konkretnym stanie ułożenia. Co to znaczy? To znaczy, że każde z pól tej kostki znajduje się w jakimś bardzo konkretnym miejscu, tak? I każdy najmniejszy ruch spowoduje, że ta kostka znajdzie się już w innym stanie. Już teraz ta konfiguracja ułożeń jest inna. I to, co ja robię, kiedy robię ruch, to wykonuję jako gracz pewną akcję w grze. No w tym wypadku tych akcji wiele nie mamy. Możemy wykonać 12 różnych ruchów, ruszyć. Możemy ten rząd, ten lub ten i możemy zrobić to w lewo lub prawo skrętnie. Więc mamy 12 różnych akcji jako gracz. I teraz co do tych akcji. Każda akcja zmienia stan ułożenia kostki. I jako gracz, który na przykład pierwszy raz ma kostkę Rubika, nie wie jak te akcje działają, no to tu trzeba wiadomo właśnie nauczyć się tej gry, nakombinować, ale kostkę Rubika ludzie potem już układają na speedruny, czyli tu już w ogóle nie chodzi o to, żeby dowiedzieć się jak ułożyć kostkę, bo każdy kto spędził z nią odpowiednio dużo czasu zna po prostu wszystkie algorytmy. Jak ja tu teraz na przykład mam taki krzyżyk, to ułożymy sobie tę kostkę w paru ruchach i mam białą ściankę. No i nie było już żadne wyzwanie w tym momencie, żeby tu białą ściankę zrobić. No to nie wszystkie jeszcze ścianki są białe, no ale to byłaby kwestia, o proszę, dwóch ruchów. Mamy już całą kostkę ułożoną teraz na przykład. Więc, jaki jest morał tej bajki? Morał tej bajki jest taki, że żeby ta kostka sprawiała nam jakąkolwiek tutaj właśnie wyzwanie jako gra, nie możemy znać wszystkich tych konfiguracji stanów i ruchów. Ta kostka też składa się z pewnych reguł, mianowicie oprócz tego, że właśnie mamy ograniczoną liczbę akcji, to też istnieją takie pewne reguły, jak to, że na przykład jak mamy tutaj taki narożny kafelek tej kostki, no to ten kafelek nigdy na przykład nie ma żadnej akcji, która spowoduje, że on się znajdzie w środku. On jest zawsze trzyścienny, niejednościenny, więc ilość jego pozycji może być ograniczona. Tak samo jak akcja nie jest w stanie przesunąć od razu, pojedyncza akcja tego kafelka na przykład od razu aż tutaj na przeciwny kąt. To wymaga paru akcji, co oznacza, że te reguły gry w jakiś sposób nam wiążą tak naprawdę to, jak z jednego stanu możemy przejść do drugiego, jakie stany w grze są dozwolone, a jakie stany w grze są niedozwolone, nie mogą nawet wystąpić. Więc to te reguły określają nam tak naprawdę, jak gracz może przemieszczać się między tymi stanami za pomocą akcji oferowanych przez grę. Dobra, mamy znowu krzyżyk. Przechodząc dalej do tej kostki. Mamy stany, mamy akcje i mamy ogólnie reguły gry. Mamy też cel, czyli musimy ułożyć kostkę tak, żeby była pełna. I teraz tak, jak to rozpatrzeć już w takim przypadku makro? Możemy na to spojrzeć tak, że mamy drzewo, które ma pewien korzeń. Od tego korzenia potem wychodzą gałęzie. I ten korzeń to jest nasz stan początkowy gry, czyli w jakiś tam sposób ułożona kostka. Gałęzie to są nasze akcje, czyli ruchy, jak ułożymy tę kostkę. I potem mamy na tym drzewku węzły, czyli kolejne stany, bo po jakimś jednym ruchu znajduje się już w kolejnym stanie. Potem mam znowu akcję, mogę przejść do kolejnych stanów. I tak naprawdę takie wielkie drzewo, jakbyśmy sobie wzięli teraz wszystkie możliwe stany kostki i wszystkie akcje, które powodują przeskoki między tymi stanami, możemy spojrzeć wtedy na kostkę Rubika jako taką całościową, całościowe drzewo wszystkich możliwych stanów, akcji, jakie może wykonać gracz. I zakładając, że jesteśmy jakąś matematyczną, potężną wyrocznią, która jest w stanie
od razu wszystkie takie stany zauważyć i od razu zauważyć wszystkie przejścia akcjami, sobie wygenerować takie drzewko. Ta gra nie ma od razu sensu, bo wiemy dokładnie, jak tą kostkę ułożyć. Bo po prostu widzimy od razu całe te drzewko, zaczynamy w stanie początkowym, nieważne jak ta kostka jest ułożona, to sobie idziemy i szukamy od razu najkrótszej drogi, która doprowadzi nas do ułożonej kostki Rubika. Więc nie ma już dalszego sensu wtedy układanie takiej kostki. Podobnie jest z szachami, mimo że tu już mamy dwóch graczy. W kostce graliśmy tylko z grą. Gra nam rzuca nam pewne reguły, i musimy wokół niej grać, ale no w grach tak naprawdę rozważanie w ogóle takich kwestii właśnie wygrania, przegrania bardziej ma sens, kiedy założymy, że mamy paru aktorów, czyli właśnie mamy dwóch graczy, tak jak w szachach na przykład. I teraz tak, w szachach tak samo możemy wykonywać pewne akcje, tylko tu już się robi trochę ciekawiej, bo ja robię akcję i potem drugi gracz robi akcję. Tylko ja jako gracz tak naprawdę mogę założyć po prostu, że mój gracz to jest taki NPC komputer i nie bardzo rozważać go jako człowieka, jakkolwiek by to brutalnie nie brzmiało, tylko stwierdzać po prostu, że jak ja wykonam akcję i ten stan planszy się zmieni, no to potem gracz jako właśnie ten komputer może wykonać x różnych ruchów i to tworzy kolejne stany. Więc ja w tym momencie, tworząc te swoje drzewko, mam stan planszy szachów, mam bardzo dużo akcji, jak mogę ruszyć się tymi moimi pionkami i potem te stany, z nich wychodzą kolejne gałęzie, gdzie już ja przez chwilę nie mam kontroli, tylko wiem, że to ten drugi gracz zrobi ruch, ale ilość tych akcji, które on ma dostępne, też jest w jakiś sposób skończona. On nie może na przykład nagle dostawić nam, nie wiem, kawy na planszę, nie musimy się takich działań spodziewać, więc mamy zamkniętą liczbę akcji, które gracz jest w stanie w takiej sytuacji stworzyć. Więc znowu, jak weźmiemy pod uwagę wszystkie te kombinacje, znowu możemy rozrysować sobie całe drzewo szachów i potencjalnie znać wszystkie ruchy w tych szachach. No i tak, żadnemu człowiekowi się to jeszcze nie udało, ale komputery już w tej sprawie bardzo przodują, co powoduje właśnie, że ludzie z tymi komputerami przegrywają, bo komputer po prostu widzi dużo ruchów do przodu. Więc zakładając, że widzielibyśmy wszystkie ruchy, od razu byśmy wiedzieli albo, że jeden z graczy zawsze wygra, zakładając, że obaj gracze są tacy wszechwiedzący, albo po prostu, że zawsze dojdzie do pata, czyli no remisu. Więc po co w takim razie w te szachy grać? No na razie jeszcze możemy eksplorować te drzewo, bo nikt nie dotarł do końca, ale gdybyśmy właśnie tak spojrzeli na to z takiej perspektywy już takiej metagry, no to taka gra po znajomości wszystkich ruchów jest złamana, już nic tam więcej ciebie jako gracza nie czeka, bo wiesz, jakby znasz każdą możliwą przyszłość i po prostu możesz znaleźć najbardziej optymalny ruch po tej ścieżce. Więc jak sobie z tym poradzić? No bo tworzymy gry po to, żeby właśnie dawały graczom rozrywkę jak najdłużej, w idealnym przypadku wiecznie, więc chcemy, żeby gra nie została złamana. No bo w momencie, w którym ktoś złamie grę, podzieli się z tym innymi, dalsza gra nie ma sensu. I teraz tak, ja tu na razie podawałem takie przykłady, nawet nie do końca gier wideo, bo mówimy o kostce Rubika i szachach, ale ten zestaw stanów, akcji, reguł możemy zastosować do każdej gry. Taki prosty przypadek, który można zrozumieć z czasu rzeczywistego, to na przykład Mario, gdzie no też gracz na dobrą sprawę ma kilka akcji, ruch w lewo, w prawo, skok, strzelanie pociskami w niektórych wariantach lub wykonanie przysiadu. No i więc mamy ograniczoną liczbę akcji i po każdej akcji zmienia się stan gry, czyli ja robię akcję, gra na to jakoś odpowiada, mamy kolejny stan, tak jak w szachach. No różnica jest taka, że w Mario nikt na ten nasz ruch nie czeka, więc dochodzi jeszcze akcja nic nie zrobienia. No i mamy na każdą turę ograniczoną ilość czasu, na zasadzie, że jak mamy sekundę, to możemy tą sekundę podzielić na x małych klatek. No i co klatkę w tej grze coś się zadzieje, ale no jest pewien taki najmniejszy kawałeczek czasu, między którymi się nic w tej grze nie wydarzy, bo to już jest odpowiednio skwantowane. I to powoduje, że jak się naprawdę uprzeć, to można takie właśnie Mario też rozpatrywać jako grę turową, League of Legends czy CSGO rozpatrywać jako grę turową. Właśnie zakładając, że jesteś taki wszechwiedzący i zakładając, że
Myślisz też nieskończenie szybko, reagujesz nieskończenie szybko. Żeby przejść dalej, najpierw muszę wytłumaczyć jeszcze taką rzecz poboczną. Czyli jak mamy te drzewko i mamy te stany, to po drzewku można poruszać się dwojako tak naprawdę, bo istnieją pewne stany odwracalne. Co znaczy, że ja w grze wykonam jakąś akcję, potem tam zajdzie x innych akcji i w wyniku tej serii akcji wróciłem do jednego ze stanów, od którego zacząłem. Czyli po x akcjach jestem znowu w stanie, przed którym wykonałem pierwszą akcję z tej serii. To jest wtedy taka pętla, czyli że możemy w pewnym momencie wrócić do poprzedniej akcji. Z takiej perspektywy, gdzie powiedzmy właśnie nie znamy całej gry, no to może czasem nam się taka pętla przydać. Po prostu stwierdzamy, nie, to był zły pomysł, cofnijmy się. No ale z perspektywy bycia takim wszechwiedzącym, no takie pętle to są po prostu anomalie, bo albo są nieużyteczne, bo nie pójdziemy po prostu taką ścieżką pętli, albo w drugą stronę, to one mogą być tym złamaniem gry, ponieważ żeby na przykład nigdy nie doprowadzić do wygranej przeciwnika, możemy powtarzać tą pętlę w nieskończoność i wtedy dochodzimy do powiedzmy specyficznego remisu, który polega właśnie na zawieszeniu gry. Zresztą w szachach na przykład specjalnie z tego powodu jest taka reguła, że powtórzenie tych samych kroków bodajże 3 razy z rzędu powoduje, że gra się kończy remisem, no bo właśnie można byłoby tak zacinać grę już do końca świata. No, więc tak. Więc mamy takie pętle, ale są też akcje, których dokonanie... Okej, okay, jak jest... Dobra, więc jaki jest przykład takiej pętli? Taką akcję można na przykład zobaczyć w tak zwanym gambicie sandomierskim, gdzie ojciec Mateusz, grając na swojego przeciwnika, kiedy on go rozgrywał, to przeciwnik wykonywał cały czas ruch skoczkiem w tej i we w te. W tym przypadku no, pętli nie było, bo stan planszy i tak się zmieniał. Ale w analogicznej sytuacji mamy szachy, ja ruszam się skoczkiem, przeciwnik rusza się skoczkiem, ja się cofam skoczkiem, przeciwnik się cofa skoczkiem. Wykonaliśmy 4 akcje, po którym jesteśmy w stanie zerowym na początku. Więc zatoczyliśmy pewną pętlę. Więc tak to właśnie działa. Ale jak na przykład ruszę się pionem do przodu, to już nie ma żadnej reguły i co za tym idzie możliwej akcji, która pozwala mi się pionem w szachach cofnąć. Co znaczy, że w momencie, w którym ja się ruszam pionem, część stanów gry już nigdy nie będzie możliwa w danym scenariuszu. Co oznacza, że część tych, jakby przesunęliśmy się tak twardo już na tym drzewie, możemy powiedzieć, że reszta tego drzewa nam uschła, obumarła, tracimy to, co było pod nami, tracimy jakieś alternatywne inne gałęzie, już do części stanów gry nie przejdziemy. Zawęziliśmy potencjał tego, co się jeszcze dalej w grze może stać. Przez taki ruch, który jest nieodwracalny co do pewnych stanów planszy. Zablokowaliśmy już pewne stany. W kostce Rubika na przykład takiej sytuacji nie ma. W szachach, jak widać, jest. Dobra. Teraz tak, jak to się ma do determinizmu? Chodzi o to, że w tym wypadku na razie właśnie rozważamy to, że akcja zawsze rodzi pewien konkretny, pożądany efekt. Tych efektów może być dużo, no bo właśnie samych konfiguracji szachowych jest tak dużo, że nie odważę się powiedzieć z pamięci. Tak samo w innych grach, tego zazwyczaj trochę będzie, więc to kółko i krzyżyk to jest taki bardzo prosty przykład. Większość gier jednak w praktyce jest ciężko złamać, co nie znaczy, że to nie jest możliwe i nowe technologie mogą dosyć radykalnie to przyspieszyć, co warto mieć jednak na uwadze. Na przykład już a propos Mario, też de facto gra jest prawie złamana w jednej z jej wersji, właśnie dlatego, że już speedrunnerzy kombinują ruchami pojedynczych klatek, więc już też jest praktycznie ten najbardziej optymalny ruch znany. No jak ktoś wykona matematycznie najlepszy speedrun, który chyba zresztą jest znany, tylko nikt go nie wykonał ręcznie, no to w tym momencie gra się kończy, no bo znowu nikt już nigdy nie będzie w stanie osiągnąć lepszego wyniku, nie będzie się dało po prostu. No i nazywamy to determinizmem właśnie dlatego, że wiemy, że nasze działanie przesunie nas z jednego stanu do drugiego stanu. Możemy co prawda tutaj właśnie przy dołożeniu drugiego gracza, ten gracz podejmie jakieś inne działanie, no ale w skali znajomości wszystkich działań i tak wiemy, jakie wszystkie stany po jakichś działaniach mogą zajść. Więc
zakładając po prostu, że my gramy jak najlepiej i gracz gra jak najlepiej, pójdziemy po prostu tą najbardziej hardkorowo optymalną ścieżką, ale też wtedy dokładnie wiemy, do czego dojdziemy, zakładając dwóch takich wszechwiedzących graczy. Więc teraz tak, przejdźmy do tego, jak sobie z tym poradzić, bo istnieje szereg różnych mechanizmów, które możemy właśnie do gry zaimplementować, żeby sobie w jakiś sposób poradzić z tym determinizmem, ale też one są trochę zwodnicze. Dlatego, że niekoniecznie ten determinizm znika. Więc sobie omówimy, które te metody realnie ten problem rozwiązują, a które tylko go trochę odciągają dalej. Dobra, więc tak, co do determinizmu. Jeszcze taki przykład bardzo obrazkowy. Ja akurat nie mam przy sobie kostki do gry, ale wyobraźcie sobie, że teraz ta kostka Rubika to jest kostka do gry. Jak ja nią rzucę, to może upaść to na jakiś kolor ścianki. No i kojarzy nam się raczej kostka z losowością, że my ją rzucimy w jakiś sposób, ona wylosuje sobie kolor ścianki. No ale w fizyce newtonowskiej, no bo na poziomie kwantowym to by trochę inaczej wyglądało, ale w takiej fizyce nam znanej, powiedzmy tak obserwacyjnie na co dzień, taki, w takiej uproszczonej wersji, no to jak mamy kostkę, to tak naprawdę jak ją rzucimy z odpowiedniego miejsca, w odpowiednim kierunku, z odpowiednią tam siłą, co pod kątem jej prędkości czy obrotu na to wpływa, i w zależności na co ona wyląduje, to powtórzenie dokładnie takiej samej sytuacji będzie nam dawało dokładnie ten sam wynik. No zakładając właśnie taką uproszczoną fizykę bardzo. I to jest właśnie determinizm, czyli to, że nawet coś jest takie abstrakcyjnie trudne do tego, żeby wiedzieć i zwykle zakładamy, że jest przypadkowe, no to jak naprawdę byśmy bardzo dobrze znali cały proces, to już wtedy wiemy jak to zajdzie. Jeden ze sposobów, by sobie teraz z tym determinizmem i drzewkiem poradzić, to jest właśnie losowość. Losowość możemy rozdzielić na dwie części. Wejściową i wyjściową. One się bardzo zasadniczo ze sobą różnią. Losowość wejściowa często jest przedstawiana jako karty do gry. Oznacza to, że zaczynamy z jakąś ręką losowych kart. W każdej rozgrywce dobierzemy inną tą rękę początkową albo dobierzemy co turę inną kartę. Więc co jest dla nas losowe, ale to co jest nielosowe, tylko przewidywalne, to co my z daną ręką stwierdzimy, że zrobimy. Mając te karty, w momencie, w którym my już je wylosowaliśmy i już je znamy, no to już dalej gra nie jest losowa, bo już my kontrolujemy, które z tych kart zagramy, których nie i w jakiej kolejności. No i możemy mieć lepszą, gorszą rękę, inne konfiguracje, które doprowadzą nas do innych potencjalnych stanów gry, ale generalnie dalej jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć. Więc jak to wpływa na te nasze drzewko? Ten korzeń, który mówiliśmy, stan początkowy, w tym momencie może być wiele takich korzeni. Bo na przykład w szachach możemy zacząć z wylosowaną pozycją wszystkich bierek. Więc w momencie, jak one są wylosowane, no to będziemy mieć inny ten korzeń, czyli od którego momentu zaczynamy. Ale reguły gry się nie zmieniły. Akcje, jakie da się wykonywać poszczególnymi bierkami, się nie zmieniły, więc tak naprawdę jedyne, do czego dochodzimy, to że mamy wiele różnych drzew z różnymi korzeniami, ale wystarczy po prostu znać teraz każde drzewo dla każdej wariacji losowej, jaka może nam się przytrafić. I znowu, tych losowych wariacji może być abstrakcyjnie dużo, ale wszechwiedzący gracz będzie znać każdą z nich, więc potem będzie znać drzewo każdej z nich. Więc jedyne, co nam tutaj zmieni losowość wejściowa, to nam bardzo, bardzo mocno poszerzy ilość wiedzy, której gracz potrzebuje do złamania tej gry. Ale potem jest też w stanie hipotetycznie te wszystkie wariacje znać. Jak wygląda z kolei losowość wyjściowa? Losowość wyjściowa powoduje, że mam znany mi stan gry, ale wykonuję ruch, który ma nieprzewidywalny rezultat. Najprościej to jest na przykład zobaczyć na przykładzie Hearthstone'a, jak tam mamy bardzo dużo kart, które mają na przykład pewną losową wartość lub losowy cel. Na przykład mamy sobie szalonego bombiarza, który rzuca w trzech przeciwników dynamitem, zadając po jednym punkcie obrażeń. Więc ja go zagrywam, to jest mój wybór deterministyczny, że ja tę kartę zagrałem, ale wiedząc jakie mam jednostki na stole, ile ja mam życia, ile wróg ma życia, mogę rozpatrzyć znowu, będąc wszechwiedzącym graczem, wszystkie możliwe kombinacje, jak te dynamity polecą i znam x różnych wariacji. Ja nie mam teraz kontroli, co ten bombiarz zrobi, ale mogę go potraktować jak wcześniej w tym odcinku
drugiego gracza, czyli ten bombiarz sobie coś robi, jest x opcji, co on wybierze, powiedzmy, jakby ta losowość to jest jego po prostu niezależny ode mnie wybór, no ja mogę rozpatrzyć wszystkie te sytuacje i potem potencjalnie wokół nich grać. Więc co się w tym drzewku zmienia? Jak na przykład w szachach mamy dwóch graczy, to stwierdzamy, że jest jeszcze trzeci gracz, losowość, czyli ja robię akcję, losowość robi akcję, bo na przykład może dodatkowo przesunąć którąś z moich bierek, drugi gracz robi akcję, losowość robi akcję. Ja znowu mam te moje drzewko, jedyne czym się różni, to że muszę teraz rozpatrzyć jeszcze w tym samym drzewie znacznie, znacznie więcej gałęzi między tymi stanami. Dlatego, że właśnie jest więcej ruchów ode mnie niezależnych, potencjalnie, ale które dalej się skupiają wokół tego samego, czyli że mam x rzeczy, które mogą się stać w odpowiedzi na mój ruch. No i po pierwsze możemy to rozpatrywać w pewien sposób statystycznie, bo tak jak drugi gracz wiemy, że wykona zawsze najlepszy możliwy ruch, zakładając, że jest wszechwiedzący, no to losowość wykona ruch przypadkowy, więc może wykonać lepszy lub gorszy dla nas, więc to jest pewna różnica. Możemy podejść do kwestii po pierwsze statystycznie, czyli czy statystycznie ten ruch mi się będzie opłacać, czy nie w krótkim terminie, a najlepiej właśnie w spojrzeniu już globalnie po wszystkich ścieżkach. No a druga kwestia jest taka, że też możemy rozważać właśnie wszystkie potencjały, jak tymi ścieżkami pójść. I znowu wracając do Hearthstone'a, inny taki przypadek, który mocno pokazuje właśnie łamanie tej losowości, to była karta Yogg-Sarona. Ona działała tak, że z każdym zagranym zaklęciem, potem po zagraniu Yogg-Sarona, on rzuca losowe zaklęcie na losowe cele. Karta losowa, znowu abstrakcyjnie, może się zdarzyć praktycznie wszystko, jak się ją zagra. No i by się wydawało, że teoretycznie nie ma ona większego sensu. Okazała się na tyle silną kartą, że trzeba było ją nerfić, były problemy z nią na turniejach, a to dlatego, że tę kartę zagrywa się w momencie, w którym inne wszystkie akcje gry dają ci na przykład 0% szans na zwycięstwo lub minimalne szanse. No a ta karta statystycznie, mimo że robi rzeczy totalnie losowe, no to szanse wygrania nią zwykle są większe niż innych kart w bardzo przegranych sytuacji. Więc po prostu dodawano ją do talii na zasadzie takiego bezpiecznika. Jeżeli moja ścieżka pójdzie w złym kierunku, no to ja tam jeszcze w tej ścieżce mam akcję Yogg-Saron i tam zawsze jest strzałka w stronę zwycięstwa. Więc mimo, że karta bardzo losowa i mogła dać nawet bardzo nieduże szanse na zwycięstwo w wielu sytuacjach, to dalej statystycznie lepiej było mieć tę kartę niż nie mieć. Więc była to bardzo racjonalna decyzja mieć tę kartę, żeby móc właśnie mieć te dodatkowe węzły. Jakie są kolejne możliwości poradzenia sobie z tym drzewkiem? Mamy niepełną wiedzę gracza, czyli gracz wykonuje ruch, przechodzi do jakiegoś stanu, ale nie do końca wie, do jakiego przeszedł, bo nie wszystkie informacje o grze są mu znane. Na przykład nie wie o wszystkich danych na początku, albo może na przykład nie do końca wiedzieć, jaki jest stan posiadania innego gracza, albo jakie ruchy wykonał gracz przez pewien czas, dopóki gracz tej wiedzy jakoś nie zdobędzie. W szachach na przykład moglibyśmy założyć, że widzimy tylko te pola na szachownicy, gdzie nasze pionki mogły się potencjalnie poruszyć, że jest taka mgła wojny. Jest taka mgła wojny i musimy sobie po tej mgle w szachach chodzić. To powoduje, że kiedy ja się ruszę pionem, to przeciwnik sobie wykona jakiś ruch, ale ja go w tym momencie nie widzę, bo mam zasłoniętą tą część planszy. Więc ja muszę rozważyć, że gracz potencjalnie drugi mógł wykonać wszystkie możliwe ruchy, jakie mógł zrobić. Wchodzę w taką trochę super pozycję, gdzie zakładam wiele różnych działań gracza naraz. I dopiero jak uda mi się wykonać jakiś ruch, który pozwoli mi na przykład zobaczyć jakieś pole i będę wiedział wtedy, czy tam jest jakiś pionek, czy go nie ma, albo gracz wykona jakieś pole, gracz wykona jakiś ruch, gdzie wysunie się do mojej wizji i ja już zobaczę, że tam jest jakiś pionek gracza, no to ja w tym momencie już wiem, że część ze stanów, które zakładałem wcześniej, odpada, bo po x ruchach na pewno byśmy nie doszli do stanu, gdzie dany pionek gdzieś jest lub go nie ma, więc mogę je odrzucić i wtedy częściowo lub całkowicie z tej superpozycji wielu stanów wychodzę i już tam rozważam mniej tych potencjalnych stanów gry, co też oznacza, że potencjalne te dalsze gałęzie i stany, do których już byśmy nigdy nie doszli, też odpadają. Więc czym to się różni od standardowego przypadku? Tym, że w zależności od obecnego stanu
Musimy zakładać i równolegle poruszać się na drzewku w wielu miejscach, bo nie wiemy, w którym miejscu dokładnie jesteśmy, do momentu, aż nie zrobimy takiego sprawdzam, gdzie część już tych stanów odrzucamy. I znowu, to bardzo utrudnia możliwość prześledzenia takiej gry, ale dalej zdamy wszystkie możliwe stany, tylko wiemy, że są pewne wiązania, że w danych konfiguracjach gry równolegle prawdopodobne są też, że zachodzą inne konfiguracje gry, więc musimy w takiej sytuacji szukać strategii, która będzie optymalna dla równoległych sytuacji. No i taka sytuacja zachodzi na przykład w RTS-ach takich jak StarCraft. Mamy mgłę wojny, nie wiemy na początku, co się dzieje w bazie gracza, więc najbardziej optymalnie jest założyć, że się dzieje wszystko, co by się mogło zadzieć po danym czasie gry. Znaleźć taktykę, która równolegle do tych różnych sytuacji pozwala nam najlepiej się zachować i przy okazji no też optymalnie zdobyć w międzyczasie wiedzę, by te stany zredukować, bo to też jest w tym drzewku ważne, że no co do zasady im mniej stanów musimy równolegle porównywać, tym lepiej. Więc tutaj też premiowane są w tej optymalnej ścieżce działania, które będą nam te stany redukować, a przeciwnikowi te stany zwiększać. To jednak finalnie i tak dochodzimy do momentu, gdzie znowu wszechwiedzący gracz sobie to wszystko może powiązać. Jest tutaj jeden ciekawy wyjątek, mianowicie jeżeli nieznany jest nam cel gracza, bo załóżmy, że w szachach na przykład my nie wiemy, który z naszych bierek jest ukrytym królem i nie wiemy, którą z nich ma zbić nasz przeciwnik, a jak ją zbije, to wygrywa. No i tutaj się robi zabawa, bo moment, w którym my zdobędziemy tę wiedzę, to jest dopiero moment, w którym my tę grę przegrywamy, bo już została nam zbita ta bierka. No i tutaj właśnie zaczyna się ciekawa zabawa, bo w tym momencie my nie jesteśmy w stanie tej wiedzy zredukować i my musimy już po działaniach gracza wydedukować, czy ten gracz właśnie, która z tych bierek jest jego celem. Możemy też podejść do tego statystycznie i zakładać co prawda wszystkie równoległe cele, ale już w takiej sytuacji szansa optymalnego zagrania będzie bardzo mała, więc teoretycznie dałoby się, ale raczej nie będzie to miało dużego sensu. Więc to już bardziej wchodzi aspekt psychologiczny i też aspekt fortelowania, bo oczywiście drugi gracz, wiedząc, że my nie wiemy, co jest jego celem, może specjalnie budować u nas poczucie, że jego cel jest inny, więc pojawia się tu właśnie już taka pewna aspekt psychologii między graczami. Okej, więc jaki jest kolejny patent, z którym sobie już możemy lepiej poradzić z tym determinizmem? Teraz będzie już trochę inaczej, bo ta metoda faktycznie zaburza nam właśnie próbę chodzenia po drzewku i znalezienia wszystkich możliwych opcji, ale dlatego, że wychodzimy z warstwy samej technicznej tylko gry i przechodzimy też właśnie do psychiki samych uczestników. Mianowicie chodzi tutaj o aspekt negocjacyjno-psychologiczny właśnie tej gry. Czym on się różni od tego, że poprzednio zakładaliśmy, że tam gracz jest NPC-tem, no bo tu zakładaliśmy, że NPC, gracz po prostu ma taką samą wiedzę lub niepełną wiedzę jak my, jest losowością lub graczem, no i jako losowość wykonuje ruchy, po prostu na chybił trafił, a jako normalny gracz próbuje wykonać najlepszy możliwy ruch w równej rywalizacji. Teraz będzie tutaj właśnie pewna zmiana. I teraz tak, ten aspekt psychologiczny możemy podzielić w sumie na dwa zasadnicze punkty. Pierwszy wynika właśnie z gry, która jest na tyle, powiedzmy, gra podobnie jak kółko i krzyżyk, powiedzmy, jest w stanie wiecznego remisu, gdybyśmy patrzyli na tę grę statystycznie, ale w przeciwieństwie do kółka i krzyżyk niekoniecznie wszystkie ruchy będą kończyć się remisem, tylko powiedzmy, gra jest po prostu bardzo równo wyważona. Tutaj najprostszym przykładem jest po prostu, wiecie, papier, kamień, nożyce. Dlatego właśnie, że to jest taka gra, gdzie nie ma żadnego bardziej optymalnego ruchu niż pozostałe. Wszystkie akcje są sobie równoważne. To jest każda akcja wygrywa na pewien ruch gracza w odpowiedzi, przegrywa na pewien ruch gracza w odpowiedzi i remisuje z jednym ruchem gracza w odpowiedzi. No i teraz tak, jako że do tego dochodzi na ten element niepełnej wiedzy, no to my nie wiemy, co wybierze przeciwnik, więc mamy trzy akcje. Te trzy akcje są sobie równoważne, czyli statystycznie żadna z nich nie będzie bardziej optymalna, a jednocześnie są sobie różne w zależności od tego, co wybierze gracz.
No i tutaj właśnie włącza się ten aspekt psychologiczny, bo chociaż matematycznie ta gra jest powiedzmy nie, jest w ogóle nieoptymalna, no to jako, że zakładamy właśnie żywego gracza, który tak samo jak my próbuje przewidzieć nasze ruchy, no to już na podstawie właśnie takiej gry umysłów de facto próbujemy tego gracza w jakiś sposób wykiwać, sfortelować go, że zagramy papier, a zagramy kamień i tak dalej. Więc tak naprawdę tutaj reguły stają się już tylko taką płaszczyzną do tego, żebyśmy tak naprawdę spróbowali w tej grze złamać nie grę, a przeciwnika. Więc to jest jeden element. Czyli możemy postarać się wyważyć grę na tyle dobrze, żeby właśnie żadna ścieżka nie była optymalna, ale jednocześnie, żeby te ścieżki były różnorodne. To powoduje, że bardzo ma wtedy kolosalne znaczenie po prostu to, co wybierzemy my, a co wybierze gracz. Stąd się właśnie mówi o balansie papier, kamień, nożyce. I to jest w ten sposób po prostu właśnie niezłamywalne, dopóki nie jesteśmy w stanie samego gracza zhakować, że to się już właśnie w tej płaszczyźnie będzie tylko rozgrywało. Drugi przypadek opiera się na tym, że gra niekoniecznie musi mieć tylko dwie strony konfliktu oraz niekoniecznie gracze muszą wygrywać i przegrywać ze sobą w tych samych konfiguracjach. Przerównując to do szachów, istnieje taki bardziej powiedzmy ciekawostkowy wariant szachów czteroosobowych, gdzie mamy po każdej stronie szachownicy gracza. I teraz tak, reguły regułami, no ale przy balansie gry, jeżeli dwóch lub trzech graczy zmówi się przeciwko jednemu, to już wiadomo, że ten przeciwko któremu zmówiono się wypada. Więc w tym momencie ta gra pod kątem mechanicznym zaczyna mieć już mniejsze znaczenie i te stany, drzewko zaczynają się zatracać względem innego czynnika, czyli tego, czy jesteśmy w stanie dogadać się z innym graczem przeciwko któremuś oraz czy inni nie dogadają się przeciw nam, co już ma z samą mechaniką gry mało wspólnego, a wchodzimy w interakcje międzyludzkie tak naprawdę. To sprowadza grę tak naprawdę do sytuacji, w której gra jest taki, jak taki stół, do którego się przysiadamy, ale prawdziwa rozgrywka już toczy się ponad stołem. A to jest tylko taki nasz płaszczyzna, taki pewien pretekst do właśnie już takich bardziej gier psychologiczno-międzyludzkich, gdzie już te stany nie są do końca prawidłową teorią. Tu oczywiście też potencjalnie możemy rozważyć, że ten gracz wykona taki ruch, jak na tym drzewku ze stanami. I tak samo jak w tej niepełnej wiedzy możemy wejść w taką superpozycję, no po prostu zakładamy potencjalnie różne strony matematycznie. Ale znowu tu różnica jest taka, że wcześniej zakładaliśmy, że gracz na pewno ma konkretny cel, czyli nas. Więc zakładaliśmy tylko, że może wykonać taki lub taki ruch, w zależności od tego, którą by ścieżką poszedł, ale wiemy, z jaką intencją się kierował. Tutaj musimy tak naprawdę zakładać dodatkowy czynnik, bo musimy w ogóle założyć, jaka jest intencja gracza. Bo wcześniej gracz próbował podjąć najlepszy możliwy ruch, na pewno przeciwko nam, a teraz tamten sam gracz może podjąć ruch przeciwko nam lub przeciwko komuś i może w międzyczasie zmienić stronę sojuszu. Co powoduje, że już tak naprawdę właśnie dochodzi tutaj ta dodatkowa już metagrowa warstwa tej decyzyjności gracza i te wszystkie wybory w superpozycji optymalne nie będą sobie do końca równe, bo nie wiemy jakie intencje koniecznie może mieć ten gracz. Dobrym przykładem tego typu gry jest Mafia. To jest też dosyć popularna gra towarzyska, w której właśnie gracze wzajemnie... albo Among Us. Among Us będzie chyba nawet prostszym przykładem. W Among Us wiemy, że mamy impostorów i mamy graczy, no i w głosowaniach chcemy wyeliminować impostorów. Impostorzy oczywiście odwrotnie chcą się pozbyć zwykłych graczy. No i w tym momencie to jak ta gra działa, że tutaj możemy wykonać pewne zadania, jak działa moment głosowania, to są takie pewne rzeczy drugorzędne, które dodają pewnej dynamiki tej grze, ale cała ta płaszczyzna służy tak naprawdę napędzeniu dyskusji między graczami oraz właśnie pewnych zagrywek psychologicznych i erystycznych, żeby gracze, którzy nie są impostorami, spróbowali wydedukować i pozbyć się wspólnie impostorów na tej podstawie, a impostorzy, żeby strikować pozostałych graczy, że oni są niewinni, ktoś inny jest winny. No i w tym momencie ta gra tak naprawdę toczy się nad stołem, jeżeli chodzi o same cele rozgrywki i zagrania, a reszta to jest tylko taka pewna przestrzeń, która nadaje
tak naprawdę materiału do tych negocjacji, no bo na przykład dzięki temu, że obserwowaliśmy planszę, to możemy mieć jakieś informacje, które zwiększają prawdopodobieństwo, że ktoś mówi prawdę lub nie mówi prawdy. Możemy na przykład próbować odnieść się do tych informacji, zobaczyć, czy ktoś kłamie, czy nie. Ale niemniej sama gra na koniec polega właśnie tylko na tym, kto na kogo zagłosuje, więc potencjalnie same tylko te głosowania, niezależnie od samej mechaniki gry, mogą spowodować, że i tak która ze stron zwycięży. Przedostatni już element to jest z kolei refleks, no bo tak na razie sobie zakładaliśmy cały czas, że ci nasi gracze właśnie są tacy wszechwiedzący, super szybcy, no i wszystko traktuje jako właśnie taką grę turową, patrzą, całe stany mają w głowie jak taki super komputer. No tylko, że prawdziwa rzeczywistość z ludźmi tak nie wygląda. No i to dzięki temu głównie dzisiaj nie łamiemy wszystkich gier jak leci, bo jesteśmy ograniczeni właśnie, jeżeli chodzi po prostu już o nasze pewne możliwości fizyczne, percepcyjne. Gracz może czegoś nie zauważyć, gracz potrzebuje czasu, żeby się zastanowić, nie pamięta wszystkiego naraz, musi to sobie wywołać z głowy i w ogóle się tego najpierw nauczyć. Też czasami wiadomo, myszka zadziała lub nie zadziała, gracz musi odpowiednio szybko potrafić też pewne reakcje wykonywać manualnie. To wszystko ma bardzo duże znaczenie w rozgrywce koniec końców. I to właśnie powoduje, że takie gry typu właśnie Counter-Strike czy League of Legends no wyłamują się na razie tej możliwości złamania gry, bo jedna rzecz to, że moglibyśmy znać te wszystkie stany, no ale gracz po pierwsze nie zna ich wszystkich naraz, tylko on jest, powiedzmy, jest w jakimś momencie tego drzewka i ma taki zasięg widzenia tych stanów zazwyczaj. Więc nie zna całości tego drzewka naraz. A druga rzecz jest taka, no, że gracz musi podejmować decyzje z odpowiednią prędkością, żeby przechodzić między tymi stanami, bo jeżeli nie, to będzie wykonywać akcję stój w miejscu, jako że jak już mówiliśmy, każdą grę można rozpatrzeć jako turową, tylko że jak gracz nie zdąży podjąć decyzji, to ta tura mija sama, gracz zrobił ruch typu nic nie rób. Albo kontynuuj ostatnią akcję na przykład. No i to jest właśnie ten element refleksyjny i percepcyjny, to jest jeden z takich elementów właśnie najczęściej właściwie nam pomocnych, żeby chronić się przed tym złamaniem gry. No i on występuje dosyć naturalnie, dlatego że właśnie nie jesteśmy superkomputerami, ale zaczynamy tworzyć już takie superkomputery, jak sztuczną inteligencję, czy właśnie algorytmy bardziej zaawansowane, albo wykorzystywanie komputerów kwantowych do obliczeń, to wszystko sprowadza się do tego, że już na przykład dzisiaj właśnie szachy z komputerem rozgrywka praktycznie nie ma sensu. Jeżeli weźmiemy odpowiednio właśnie rozwinięty algorytm i moc obliczeniową. No i potencjalnie z innymi grami też mogą powstać po prostu takie super boty, które będą, tak jak my w League of Legends grając, widzimy tę grę na żywo, po prostu coś się dzieje, musimy reagować, to ten komputer widzi to w swoim świecie inaczej. Dla niego to jest właśnie taka gra turowa, gdzie widzi masę możliwości, wykonuje najbardziej optymalną akcję. Więc ta gra będzie zupełnie nierówna. Więc ten rozwój sztucznej inteligencji może spowodować, że ten główny, powiedzmy, główna bariera przed łamaniem gier może zacząć tracić zastosowanie. Z drugiej strony sztuczna inteligencja daje nam potencjalną nową możliwość jeszcze ochrony, które no właściwie spodziewam się, że dopiero zacznie się w grach jakoś szerzej pojawiać w przyszłości, bliższej lub dalszej. Chodzi tutaj mianowicie o ewolucję dynamiczną reguł gry. Mianowicie wszystkie te patenty i mechaniki, które do tej pory omawialiśmy, zakładają, że nasz zestaw reguł gry się nie zmienia. Zmienia się ustawienie początkowe, sama właśnie mechanika gry dodaje właśnie pewien element braku wiedzy, czy braku determinizmu, czy takiego pola do rozgrywek psychologicznych, albo właśnie narzuca pewną prędkość, ale reguły raz stworzonej gry są w sumie takie same z partii na partię. Ale tak naprawdę to też jest coś, co może być zmienne. Mianowicie załóżmy, że po każdej partii szachów albo po każdym ruchu jeden z graczy wymyśla zupełnie dowolną zasadę. I teraz tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Może stwierdzić, że pionki inaczej się ruszają, może zmienić kształt planszy, zmienić cel gry, czy właśnie dodać kostkę Rubika, która w zależności od tego, gdzie stoi, to blokuje pewne pola. Chodzi o to, że ten zestaw zmiennych reguł nie jest zestawem zamkniętym, tylko otwartym o cokolwiek w sumie jesteśmy w stanie wymyślić i dołożyć do tych reguł lub cokolwiek z nich wyrzucić, zmodyfikować. I
i zaryzykuję stwierdzenie, że taki zestaw jest wtedy nieskończony, więc już nie spełnia kryteriów tego drzewka, bo nie możemy przewidzieć wszystkich potencjalnych zasad gry, no bo tych zasad gry może być właśnie liczba tak naprawdę nieskończona. Dlatego, że można zupełnie abstrakcyjnie tę grę rozbierać, modyfikować, jak się tylko nam żywnie spodoba. Więc albo to byłaby liczba tak absurdalnie wielka, że tego rozważanie to już nawet przy superkomputerach by raczej nie miało żadnego sensu, albo po prostu właśnie jest najnormalniej w świecie ta liczba nie do policzenia nawet. Tych wszystkich potencjalnych reguł, które moglibyśmy właśnie zmodyfikować, dodać, zmienić. I sztuczna inteligencja może tutaj też przyjść jako element game designu na zasadzie gry adaptatywnej, czyli że system i mechanika gry w pewien sposób się dostosowują do graczy i ewoluują w trakcie meczu. No można też stworzyć takie gry właśnie bez udziału sztucznej inteligencji na zasadzie, że ludzie głosują i dodają, modyfikują pewne reguły. Teraz na przykład w Gwincie będzie opcja głosowania nad buffami, nerfami kart. Powiedzmy, że to jest taki bardzo uproszczony przykład takiej gry adaptatywnej. Ale generalnie chodzi o to, że żeby gry się nie dało złamać, to gra musi być w ruchu i się zmieniać. No dlatego też często takie gry jak League of Legends są, wiadomo, regularnie balansowane, dodawana zawartość, no bo to powoduje, że do tej pory zgromadzona wiedza graczy trochę się dezaktualizuje, czasami nawet bardzo, bo się zmieniają reguły tej gry. Dodana jest nowa mechanika, jakaś postać nie jest już tak silna, więc następuje pewna mutacja i trzeba się do tego dostosować. Więc całe koło jest na nowo i przy odpowiednio dynamicznych takich zmianach możemy zrobić właśnie próbę nigdy niemożliwego do dogonienia króliczka. Dobra, więc tak, to na dzisiaj wszystko. Porozmawialiśmy sobie właśnie o tym, jak sobie radzić z łamaniem tych gier i właściwie na czym to polega. Na koniec jeszcze porady, jak to zastosować w swoim projekcie. Dobra, więc tak, musimy przede wszystkim rozłożyć grę na czynniki pierwsze. Czyli nieważne jaką grę tworzysz, musisz właśnie spojrzeć na nią tak, jakie akcje, jakie mamy reguły tej gry, spójrz na jej właśnie konstrukcję i spisz to sobie jako taki pewien zestaw wszelkich reguł, wydziel sobie aktorów, czyli właśnie gracze i na przykład właśnie losowość gry ewentualnie, wyznacz jej cele i zobacz, jakie są potencjalne akcje, które może wykonywać gracz. Na tej podstawie raczej nie ma sensu często wypisać wszystkich standów, no bo to znowu jest absurdalna ilość, ale chodzi o taki pewien właśnie wzorzec, czyli że na przykład nasza postać platformówce może się poruszać, no to stany to są wszystkie miejsca, gdzie ta postać może stać. No i na tej podstawie możesz właśnie zauważyć, że wtedy istnieje pewna najbardziej optymalna ścieżka ruchu, tak, że postać stoi tutaj, 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 no i w najkrótszym czasie jest w stanie przy odpowiedniej kombinacji akcji przejść tę grę. No i jeżeli ci to nie przeszkadza, no to na tym może się etap skończyć, ale jeżeli na przykład tworzysz grę kompetytywną, gdzie ci gracze się ścigają po mapie, no to jak ktoś już właśnie znajdzie taką ścieżkę, to ten wyścig przestaje mieć sens, bo już gracze będą po prostu lecieć tą ścieżką, a sobie napiszą na to bota i będą lecieli. Więc to, co można zrobić, no to tak, właśnie dodać niepełną wiedzę o planszy, czyli że no na przykład plansza jest generowana proceduralnie, nie widzimy całej od razu, więc trochę na bieżąco musimy się jej uczyć. Możemy dodać właśnie pewną losowość wejściową, czyli że zaczynamy w trochę innym miejscu na tej planszy i musimy po prostu zrobić kółko na przykład, bo powiedzmy, że ta plansza się zapętla. Więc też w zależności od innego miejsca zaczęcia może się okazać albo od jakichś innych przeszkód na drodze, że trzeba będzie inaczej podejść do rozgrywki. Co do losowości wyjściowej, to trochę nie polecam akurat w tym przypadku, no ale właśnie chodzi o to, że możemy przygotować pewne losowe wydarzenia związane z działaniami graczy, które powodują, że ich plan się może nieco posypać, czyli że gracz biegnie i może się losowo włączyć graczem nagle, że skaczą dwa razy wyżej w losowym momencie gry, co powoduje, że w momencie, gdy się to włączy, no to nagle zaczyna się też ta dynamika gry już aktualizować i jest inaczej. I w każdej akcji można to rozpatrzyć jako, że jest szansa, że ta mechanika się włączy albo nie włączy, a potem, że się wyłączy albo nie wyłączy. Więc na tym polega, powiedzmy, ta losowość wyjściowa. No, może być element psychologiczny, czyli na przykład to, że gracze obstawiają te wyścigi jakimiś punktami, no i wtedy gracze mogą zaryzykować, że na przykład ja chcę przejść poziom wolniej, szybciej, w zamian za jakąś liczbę punktów i dopiero po x takich właśnie wyścigach
ta liczba jest sumowana, więc gracze mogą, tak jak na przykład właśnie w brydżu, postawić wyżej lub niżej, w zależności na co się szykują. I też w taki element psychologiczny trochę tu wchodzić. Na Reflex to wiadomo, po prostu chodzi o to, żeby stworzyć grę tak, żeby jak najciężej było potencjalnie wybadać te wszystkie potencjalne kombinacje, bo gracz ma na przykład ograniczony czas ruchu, idzie na przykład bariera z lewej strony, która może go zjeść w międzyczasie, więc gracz nie ma tyle czasu się zastanawiać nad takimi rzeczami, więc no, bo ta platformówka to może być trochę taki dziwny przykład, aczkolwiek właśnie chodzi o to, żeby pokazać, że ten problem się stosuje właściwie wszędzie. Dobra. Więc tak, to był game design ekstremalny i dzisiaj było o determinizmie. Dajcie znać, czy wam się podobało, jaki temat następnym razem omówić dla was, oraz przede wszystkim, czy chcielibyście jakąś inną formułę, też na przykład właśnie jakieś praktyczne przykłady, jakieś ćwiczenia, jakieś bardziej może anegdotyczne sytuacje, żeby ta seria też była jak najbardziej dla was rozwojowa. Więc ja wam bardzo dziękuję, bierzcie się za projektowanie swoich gier i cześć!